poprzednich odcinkach. Do wszystkich wstrzymać ruch na dziedzińcu z pawilonu A do samochodu z niebezpiecznym. Towarzyszyliśmy funkcjonariuszom w konwojowaniu osadzonych. Jako młodszy funkcjonariusz realizowałem konwój z osadzonym na pogrzeb bliskiej osoby. Pod naszym adresem były kierowane różnego rodzaju groźby, wyzwiska. Dla bezpieczeństwa nas i całego konwoju został ten konwój natychmiast przerwany. Musimy być przede wszystkim nastawieni na atak zewnętrzny, jak i odbicie osadzonego. Co się z tym wiąże, ewentualne użycie broni. Informuję, że jakakolwiek podjęcie próby ucieczki oczywiście też będzie skutkowało tym, że będą zastosowane środki przymusu bezpośredniego. Obserwowaliśmy konwojowanie osadzonego do sądu przez policję. Ucieczki się w zasadzie nie zdarzają. Częściej będzie to kwestia doprowadzenia na posiedzenie dotyczące tymczasowego aresztowania, a nie już po wyroku, taka, która jest pobierana z zakładu karnego, bo ona doskonale wie, że to przedłuży po prostu jej pobyt w zakładzie karnym. Wizytacja! Dzień dobry. Dobrze, są pięć osób, są pięć. Dobrze. Poznaliśmy zakład karny z perspektywy więziennego wychowawcy. Każdy zasługuje na drugą szansę? To zależy, czym jest druga szansa. Mam przykład osoby, która odbywała karę za morderstwo, 25 lat pozbawienia wolności, a on pod koniec swojego wyroku, po 22 latach tych oddziaływań, zgłosił się do wychowawcy z takim oburzeniem, komentując z oburzeniem głośną sprawę medialną morderstwa. Jego bardzo uraziło to nie, że ta osoba zabiła człowieka, tylko to, że ta osoba dała się złapać. No i pytanie właśnie, jaka ma być druga szansa dla tej osoby? Dokąd tym razem dotrzemy i kogo poznamy? Cztery godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Życie w zamkniętym świecie nie zatrzymuje się ani na chwilę, a to przede wszystkim wyzwanie dla pilnujących w nim porządku funkcjonariuszy. Czy każdy dzień służby da się przewidzieć? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy wszyscy zdolni do pełnienia obowiązków służbowych? Nie widzę, nie słyszę. W zakładzie panuje spokój, od poprzedniej naszej służby nic się nie wydarzyło, żadne polecenia nie zostały wydane. Także panowie, przyjąć i pełnić służbę zgodnie z przepisami ochronnymi, ruch ograniczyć do niezbędnych potrzeb, panować nad tym ruchem, na monitorach czuwać, meldować o dziwnym zachowaniu osadzonych. Panowie, jakieś sprawy, pytania? Nie widzę, nie słyszę. Do służby. Co pan dzisiaj do pracy? No, zobaczymy. Będzie? Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Pewnie widzenia, Skype'y. Wizytacja chyba dyrektora. Zobaczymy. No, to dzisiaj trochę będzie już. A myślę, że ogarniemy. Nie będzie, nic się nie wydarzy nadzwyczajnego, to będzie okej. Aby tylko był spokój, damy radę. Każdy dzień w zakładzie karnym zaczynamy od przeprowadzenia odprawy zmiany. Na odprawie zmiany dowódca zmiany przekazuje podległym swoim funkcjonariuszom, co wydarzyło się od czasu pełnienia ich poprzedniej służby, a także zapoznaje z zaleceniami i poleceniami przełożonych. Chodzi o to, żeby właśnie przekazać podległym funkcjonariuszom, co działo się w jednostce, dzięki czemu mamy podgląd na to, jak zachowują się osadzeni, czego możemy się po nich spodziewać i także, żeby nie dochodziło do eskalacji takich zachowań. Ogólnie panowie, cisza, spokój, nic się nie działo. Na dzień dzisiejszy magazyn, łaźnia, widzenia, no i jeden transport mamy. Z transportu, dobrze. Co poleci, w pracy mamy 4 kuchnia, hala 18. Stan 154, tak? 154 całego budynku. Tak w nocy, spoko, cisza, nic się nie działo? Nic się nie dzieje. Klucze specjalne? Tak, to mam wszystkie wyszykowane. Dół? To jest dół, tak? Dół, góra, dobra. Druga hala, zmiana, co dzisiej wychodzą? Tak. Masz chyba, nie? Rozpisane, nie? 13. Jeden na chorobowym. Oddziałowy podczas przyjęcia służby ma obowiązek do zapoznania się z wydarzeniami w oddziale mieszkalnym oraz poleceniami przełożonych, które zostały wydane od ostatniej służby, którą pełnił w oddziale mieszkalnym. Ma obowiązek sprawdzenia stanu ewidencyjnego osadzonych, jak również stanu faktycznego w oddziale mieszkalnym. Przeapelat! Open!
Znam 5 raperów. Funkcjonariusze działu ochrony to najliczniejszy dział w strukturach jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. W zakładzie karnym w Potulicach służbę pełni 183 funkcjonariuszy działu ochrony, co stanowi ponad 50% załogi. Pełnią oni służbę 24 godziny na dobę w systemie zmianowym. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej do zadań oddziałowego należy w szczególności kontrola osadzonych, a także cel i pomieszczeń oddziału mieszkalnego. Zadaniem oddziałowego jest też egzekwowanie od skazanych przestrzegania porządku wewnętrznego i w razie wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa natychmiastowe poinformowanie o tym dowódcy zmiany. Oddziałowy nadzoruje wydawanie posiłków osadzonym, przyjmuje ich zgłoszenia, a także sprawdza zabezpieczenia techniczno-ochronne w celach. Musi też znać aktualny stan liczbowy skazanych. W porze nocnej dodatkowym obowiązkiem oddziałowego jest kontrola zamknięcia drzwi i cel oraz pomieszczeń i krat wyjściowych z oddziału. Funkcjonariusz działu ochrony pracujący na stanowisku oddziałowego musi też w nieregularnych odstępach czasowych sprawdzać zachowanie osadzonych w celach. Znajdujemy się w celi, w której za moment rozpocznie się kontrola. Co konkretnie sprawdza się podczas kontroli celi? Podczas kontroli celi sprawdzamy w szczególności niedozwolone przedmioty, które mogą znajdować się w celi. To jest zgromadzone leki, niedozwolone przedmioty typu telefony komórkowe, karty SIM lub inne przedmioty, które mogą zagrażać życiu osadzonego lub nam nawet. Sprawdzamy również kontrolę stropów, ścian, podłóg. Sprawdzamy również kontrolę celi pod względem wizualnym, pod kątem kwater mistrzowskim, czy nie ma jakichś uszkodzeń w celi, jakichś tam wyrwanych klamek, uszkodzonych drzwi itd. Jak często zdarza się, że takie przedmioty są znajdowane podczas takich kontroli? Nie ma rutyny. Jest tak, że nie ma przez jakiś czas czegoś, a jest taki okres, że są przedmioty znajdowane. Różne są takie samoróbki, typu właśnie jakieś maszynki robione do tatuaży, do podgrzewania wody, bawią się prądem, że tak powiem. Co wtedy panowie muszą zrobić, jeśli właśnie podczas takiej kontroli znajdą przedmiot, który w tej celi nie powinien się znajdować? Jest sporządzony protokół z kontroli. Ja oczywiście mam obowiązek powiadomić dowódcę zmiany, inspektora działu ochrony, wychowawcę, zależy jaki to jest też przedmiot, co znalazłem. Wychowawcę i dalej już inspektor działu ochrony, wychowawca realizują swoje czynności. A jaki sprzęt jest potrzebny do właśnie przeprowadzenia takiej kontroli? Ręczny wykrywacz metali, który pozwoli gdzieś w te przedmioty niedozwolone wynaleźć, że tak powiem. Również urządzenie takie pomocnicze, które tutaj trzyma oddziałowe, tak zwany młotek, który sprawdza zabezpieczenia techniczno-ochronne w oknach. Również rękawice ochronne antyzakłuciowe, które służą do zabezpieczenia nas przed różnymi zakłuciami igłą. No, wiąże się to również z naszym bezpieczeństwem i z naszym zdrowiem, bo różne przedmioty są przez osadzone gromadzone. Musimy też czuć się podczas takiej kontroli bezpiecznie. Osadzeni spodziewają się, że już za chwilę rozpocznie się właśnie kontrola ich celi? Raczej osadzeni nie spodziewają się, że taka kontrola będzie. Kontrole są niezapowiedziane. Praktycznie tylko oddziałowi wiedzą, jakie cele będą kontrolowane. Jak często odbywają się takie kontrole? No niestety tutaj nie możemy udzielić takiej informacji, ponieważ osadzeni mogą skorzystać właśnie z takiej informacji, aby też przedmioty, które możemy znaleźć, zostaną po prostu gdzieś ukryte i tutaj musimy zachować, że tak powiem, taką typową dyskrecję w tym temacie. Ja wiem, że czas już nagli, osadzeni wkrótce wrócą ze spacerów, także panowie przechodzą teraz do swoich obowiązków. Dobrze, oddziałowe, to co? Kraty, ja zaczynam od górnych łóżek. Tak jest. Nie wiem, zaczniemy kontrolę. Szafki i po kolei jedziemy. Jak oddziałowy? No i czysto na razie. Czysto mamy, czysto. Ja sobie przejdę na dół zobaczyć. Dobra. No, trochę papierów. Co tam, czysto? Czysto, na razie. Wiadomo, są różne cele, nie? Jedni mają dużo, są cele. No, dokładnie, jest tutaj takie naprawdę zmiary. Zmiany tu poukładane. Sprawdzaj też te pudełka dobrze, bo to też gdzieś tam się zawsze coś kryje. Dobra, Mikołaj, dużo ci zostało, bo zaraz spacer będzie schodził. No już w sumie dobrze, tutaj kończę. Dobra, ja już też czekam. Będzie ok, zaraz. Łóżko. Masz mentora? Mam. Okay.
Kontrola celi zakończona. Co wykazała? Bez uwag, nie znaleziono żadnych przedmiotów. Teraz nastąpi kontrola następnej celi według grafiku, który dostaliśmy rano na odprawę w dowódcy zmiany. Najpierw wypuścimy osadzonych na drugą zmianę do pracy. Praca, hala, druga zmiana! Oddziałowiec w swojej pracy musi mieć oczy dookoła głowy. Na co jeszcze musi zwracać szczególną uwagę? Nie tylko podczas kontroli cel, ale podczas właśnie tego pełnienia swojej służby. Oddziałowy na wszystko musi zwrócić uwagę, mieć te tak zwane oczy wkoło głowy, bo nigdy nie wiadomo, co może nas zaskoczyć od osadzonych. Względy bezpieczeństwowe ważą się tutaj na największą rolę. Musimy zwracać szczególną uwagę, aby osadzony nie przechodził nam za plecami. Dla nas najważniejszym rolą jest właśnie kontrola osadzonych przy wyjściu, jak i powrocie do celi, po wyjściu, jak i powrocie z widzeń czy z miejsca pracy. Dbamy o własne bezpieczeństwo zgodnie z porządkiem wewnętrznym, po realizowanie dnia codziennego porządku wewnętrznego. Tak samo osadzeni muszą też ten porządek wewnętrzny realizować. Jesteśmy ich bezpośrednimi przełożonymi, tak samo jak inny każdy funkcjonariusz. Ale są panowie też takim filtrem między wychowawcą a osadzonym. Z czym może zwrócić się osadzony do oddziałowego? Ogólnie o wszystko, ale osadzony ma wizytację cel przez wychowawcę. Także wychowawca jest tutaj właśnie, gra kluczową rolę, ale no nam też osadzeni przekazują różne właśnie tam problemy, czy tam chce iść do psychologa, do telefonu, do wychowawcy. 100 osadzonych, 100 problemów, 100 telefonów, 100 różnych innych po prostu atrakcji. Cześć kochany, witam cię serdecznie. A widzę, jest przy telefonie, także czekaj, zrobimy kontrolę. Mam taką prośbę, jakbyś mogła przelać pieniądze na konto mojego kolegi, wiesz, bo opratował mnie papierkami i muszę się odwdzięczyć mu jakoś. Jakiś długi zrobił. No, fajnie było, jakbyś płaciła tam z 200. Chcę przelać na konto kasę 200 zł na papierosy. My, funkcjonariusze działu ochrony, oddziałowi, mamy obowiązek zgodnie z kodeksem karnym wykonawczym prowadzić kontrolę rozmów osadzonych. Tak jak przed chwilą miało miejsce, prowadziłem kontrolę rozmowy osadzonego, gdzie wywnioskowałem, że narobił sobie długów. Dzwonił do żony, prosił żonę, aby żona przelała na konto innego osadzonego pieniądze. Tego typu sytuacje są zabronione w zakładzie. Nie można prowadzić jakichś nielegalnych kontaktów. No i dlatego właśnie moim tutaj zadaniem jest powiadomić właśnie dowódcę zmiany, inspektor dział ochrony, wychowawcę, aby podjęli odpowiednie kroki. Za takie zachowanie osadzony może zostać ukarany dyscyplinarnie. Oddziałowy jest bezpośrednim przełożonym osadzonego. Jak osadzeni właśnie zwracają się do oddziałowych? Czy wiedzą, że lepiej być posłusznym? Czy zdarza się, że próbują tę cierpliwość oddziałowych? Są osadzeni, którzy chcą zrobić karierę w więzieniu, bo przez jakieś tam, nie wiem, pobicie współosadzonych, jakieś groźby karalne w stosunku do nas, do funkcjonariuszy, może być to zgłoszone właśnie dalej, może dostać po prostu przedłużoną karę, bo będzie to zgłoszone do dalszej instytucji. Czyli można powiedzieć, że oddziałowy w tej pracy musi być gotowy na wszystko. Tak, no zdecydowanie musimy być gotowi na wszystko, tak jak oddziałowy wspominał. W tej pracy należy mieć oczy dookoła głowy, nigdy nie wiemy, co się za chwilę wydarzy. No, jest kilka dni spokojnych pod rząd, kilka tych służb, które nie sprawiają problemu, a za chwilę pojawi się służba, gdzie tak na dobrą sprawę problem będzie nawarstwiał kolejny problem. Halo, cześć kochany. No miałeś przejść dzisiaj do mnie tu na widzenie. Myślę, że to tak przyjemnie tu siedzieć sobie i tu patrzeć na wszystkich. Nie masz nic do powiedzenia więcej? Ciśnienie mi chyba skoczyło, coś tak normalnie. Słabo zaczyna przyjechać. Marek! Powiedz z naszami! Co jest? Osadzony mi zasłał! Już! Wszystko w porządku? Może pan oddychać? Nie, oddychać, oddychać. Jest wszystko w porządku. Dobra, już nie trzeba, Marek tutaj noszy. Przetransportujemy pana za kratę. Odzyskał przytomność. Służba pełniona przez oddziałowych jest bardzo ważna. Muszą być gotowi na każdą ewentualność. Nawet po dzisiejszym dniu mamy przykład, jak osadzony, realizując rozmowę telefoniczną, zasłabł przy tym aparacie. Oddziałowy natychmiast udzielił mu pierwszej pomocy, gdzie osadzony po udzieleniu tej pierwszej pomocy przez oddziałowego został przemieszczony do szpitala przywięziennego, gdzie została mu udzielona fachowa medyczna pomoc. Także musimy mieć czujność w każdej chwili. Cześć. Co tam się stało? No, przyjdzie skazany z budynku 7 po sytuacji konfliktowej i uderzył innego skazanego. Aha. Mamy miejsce? I cela? Tam jest jedno wolne miejsce. Tak. Jest po 4.
Myślę, że będzie pasował ten charakterologicznie. Także umieścimy go w celi. Cześć Marek. Przyprowadziłem sezonnego z budynku G po sytuacji konfliktowej. A, to jest pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie sezony, w związku z zaistniałą sytuacją wychowawca wyznaczył panu celę numer. Pójdzie pan na tą celę. No i zostaje pan tam osadzony. Ale ja odmawiam pójść na tę celę. No dlaczego? Ponieważ za to skazanych nie odmawiam. No ale wie pan, jakie to będą konsekwencje. Nie mów, zdaję sobie z tego sprawę, nie ma problemu, ale ja odmawiam. No ale rozumiem pan, jakie to rozumiem, tak, zdaję sobie z tego sprawę. Chce zmiany i tak dalej. Jak najbardziej, proszę. No dobra, proszę wyjść na zewnątrz. Dobrze. Sytuacja z odmówieniem osadzonego wejścia do celi mieszkalnej. W takim wypadku również mamy swoje procedury, które będziemy wdrażać. Między innymi jest to poinformowanie dowódcy zmiany, który przeprowadzi stosowną interwencję i rozmowę z osadzonym. Jest poinformowany również wychowawca, aby ten temat dalej poruszyć i dowiedzieć się, dlaczego osadzony odmówił tego wejścia do celi. Także tutaj mówię, nie ma równej służby, nie możemy również jako oddziałowi popadać w rutynę i cały czas być czujnym i skupionym na wykonywaniu swoich obowiązków służbowych. Zdarza się, że oddziałowy w swojej pracy musi też być czasem negocjatorem? No oczywiście, że tak. No tutaj jesteśmy na pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o kontakt z osadzonym. Także każda taka sytuacja konfliktowa, stresowa i dla osadzonego, i dla funkcjonariusza pełniącego służbę na oddziale mieszkalnym, no wiąże się to z pewnymi negocjacjami. Zanim oczywiście poinformujemy dowódcę zmiany, poinformujemy czy na przykład kierownika ochrony, staramy się też z osadzonym rozmawiać, wyjaśnić powód na przykład odmowy wejścia do celi, namówić tego osadzonego, aby jednak nie stwarzał problemów, no bo wiąże się to oczywiście z problemem dla niego i w większości przypadkach wymierzenie kary dyscyplinarnej. Dowódca zmiany wypysła. Czołem dowódco, oddziałowy budynek B. Dowódco, mam taki problem z jednym osadzonym. Przyszedł z budynku 7, tu miał trafić na cele, no i kategorycznie odmówił wejścia, ponieważ no nie. Także prosiłbym o interwencję dowódcy. Dobrze, rozumiem. Za chwilę zjawię się w budynku i porozmawiam z osadzonym. Dziękuję, czołem. Dzień dobry. Prowadźcie osadzonego. Dzień dobry. Dlaczego pan nie chce wykonać polecenia? Ponieważ mam konflikt na oddziale, wróciłem z konfliktem i nie będę się działał. Panie, z kim pan ma konflikt w celi mieszkalnej? No w sumie to z nikim konkretnym, nie? Fajnie, chciałem powiedzieć tak, że... Panie, wychowawca na pewno sprawdził skład tej celi. Z nikim pan tam nie ma konfliktu? I to jest pewne. Tak, jest to pewne. Więc proszę wykonać polecenie, bo jeśli nie, to zostaną wobec pana użyte środki przymusu bezpośredniego. Czy wykona pan polecenie? Tak, wykonam, ale jeżeli jest to pewne na 100%, to wykonam polecenie. Dobrze, panowie, odprowadzić osadzonego do celi mieszkalnej. W zakładzie kardyb zdarzają się sytuacje, które wymagają natychmiastowej interwencji dowódcy zmiany. Są to sytuacje, na przykład osadzony odmawia wejścia do wskazanej celi. Tak jak dzisiaj, taka sytuacja miała miejsce, osadzony odmówi wejścia do wskazanej celi. Wtedy oddziałowy informuje punkt dowodzenia. Dowódca zmiany zazwyczaj wtedy dobiera sobie dwóch, trzech funkcjonariuszy do takiej rozmowy i udaje się do danego budynku porozmawiać z osadzonym i próbuje przekonać osadzonego do zmiany postępowania oraz wykonania polecenia. Zazwyczaj, jeżeli dowódca zmiany już rozmawia z osadzonym, wtedy osadzeni przekonują się i wykonują nasze polecenia. Gdyby jednak osadzony odmówił wykonania polecenia, wtedy możemy zastosować wobec niego środki przymusu bezpośredniego zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Wspominali panowie o tym, że w tej pracy trzeba mieć oczy dookoła głowy i trzeba być uczulonym na wiele różnych zdarzeń. Czy były takie sytuacje, które szczególnie zapadły panu w pamięci? Tutaj akurat w cyklu pełnienia służby miałem do czynienia z atakiem epilepsji w celi mieszkalnej z jednego z osadzonych. Zostałem poinformowany przez osadzonego, przez domofon, który znajduje się w celi mieszkalnej. Po poinformowaniu dowódcy zmiany, lekarza dyżurnego, po udzieleniu pierwszej pomocy osadzonemu, przetransportowaliśmy go do szpitala, gdzie udzielona została mu profesjonalna już pomoc medyczna. Ja miałem w swoim przypadku taki przypadek właśnie, gdzie osadzony prosił sobie powłoki skórne w celi.
no, widok tej krwi i tak dalej, także no, no, to zrobiło jakieś na mnie wrażenie. No ale oczywiście został też powiadomiony dowódca zmiany, służba zdrowia, został opatrzony medycznie. Można więc powiedzieć, że jest to praca, w której czuć presję każdego dnia? Czujemy na pewno tę presję, no bo nigdy nie wiemy, co się wydarzy w danym dniu, ale staramy się zachowywać tą normalność podczas pełnienia służby, ale też nie zapominając o skupieniu i o tych obowiązkach, które mamy do wykonania i o tym, że mamy do czynienia z osadzonymi, z skazanymi za różne przestępstwa. Każdy dzień jest inny, też musimy zachować zimną krew, bo nie wiemy, co w każdej, co w danej służbie może nas spotkać. Cześć, chłopaki. Cześć. Witam. Dobra, oddziałowy. Oddziałowy, troszeczkę było tam sytuacji. No dowódca coś mówił. Ja. Ogólnie masz 154 osadzonych, 154 osadzonych, w kuchni masz 4, na hali masz 18. To tyle z najważniejszych rzeczy. Taki dzisiaj był dowódca zmiany ściągnięty, który z osadzonym przeprowadził rozmowę. On był doprowadzony z budynku 7, miał iść na cele, odmówił wejścia. Mhm. On był powiadomiony dowódca zmiany, który z osadzonym przeprowadził rozmowę ostrzegawczą, no i osadzony wykonał polecenie. Także jest na celi 10, że jest wszystko ok. Dwa widzenia dzisiaj były. Mikołaj miał taką dzisiaj tam no, sytuację, taki celi 20, zasłał przy telefonie. No podleciał tutaj Mikołaja tak samo z noszami, ale nie było takiej potrzeby. Mhm. Został opatrzony tam przez służbę zdrowia, także czuje się już dobrze. To tyle. I sobie apelówkę, jedziemy apelową, sprawdzimy, czy się stan zgadza. Zamknięty świat. Każdy dzień ma tutaj swój wyraźny początek i koniec, a to szczególnie ważne dla osób pełniących tu służbę. Przekazanie informacji ma ułatwić pracę, która i tak nierzadko obfituje w wiele zaskakujących sytuacji. Co jeszcze może wydarzyć się w zamkniętym świecie? Proszę zostać z nami. Do zobaczenia.